W początku zajęcia rozpocznie Wiktor Puchalski, który Wam opowie o życiu pszczół i Wiktorowi oddaję głos, a ponieważ Wiktor się bardzo denerwuje, to oczywiście wielkie brawa poprosimy na Nazywam się Wiktor Puchalski, przyjechałem do Was ze szkoły podstawowej w Starym Mieście. Chodzę do klasy 5 D. Na świecie istnieje około 20 tysięcy gatunków pszczół. Pszczoły żyją w rojach. W jednym roju znajduje się od 30 do 50 tysięcy pszczół, choć zdarzają się też większe. Jest wśród nich jedna królowa, setki trutni i tysiące robotnic. Królowa pszczół, potocznie matka pszczela, może żyć do 2 lat, składa około 3000 jaj dziennie. Robotnice to samice, ale nie rozmnażają się. Królowa zapewnia potomstwo. Pszczoły robotnice żyją maksymalnie od 28 do 35 dni. Trutnie to osobniki płci męskiej, które nie posiadają żądeł. Żyją około 4-5 tygodni. Tu jest porównanie pszczoły robotnicy trutniej i matki pszczelej. Matka pszczela ma około 2 cm. Pszczoła ma mózg wielkości 1 mg z zaledwie 1 000 000 połączeń nerwowych. Jednak jest tak inteligentna, że potrafi rozwiązać zadanie za trudne nawet dla superkomputerów. Pszczoły mają niesamowitą orientację w terenie, potrafią liczyć, komunikują się za pomocą zapachu, wydzielając feromony, a także stworzyły oryginalny sposób komunikacji niespotykany u innych zwierząt, tak zwany taniec pszczół. To jest budowa pszczoły. Pszczoła ma czułki, głowę, tułów, odwłok, 4 skrzydła, 6 odnóży i 1 otwór gębowy. Ul składa się z daszku, półkorpusu, powałki, korpusu, dernicy i podstawki. Skrzydła pszczoły uderzają 11 400 razy na minutę. Przeciętna szybkość lotu pszczoły to 24 km na godzinę. Pszczoły produkują miód od co najmniej 150 milionów lat. Pszczoły nie odróżniają koloru czerwonego. Pszczoła robotnica może wyprodukować w swoim życiu miód w ilości 1/12 łyżeczki do herbaty. Młode pszczoły rodzą się bez umiejętności robienia miodu. Uczą się tego od starszych. W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone wymieranie pszczół. Prawdopodobną przyczyną wymierania jest stosowanie pestycydów w czasie kwitnienia roślin. Wszystkie pszczoły żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym. Pyłkiem kwiatowym też karmią też swoje larwy, potocznie nosicielów. Jednocześnie zapylają, czyli przenoszą pyłki, umożliwiają roślinom zapłodnienie, a w rezultacie powstanie owoców. W Polsce łącznie zapylanie upraw w 2015 roku było warte 4 miliardy złotych w skali kraju. To znaczy, że gdyby ich nie było, właśnie taka wielka suma wyparowałaby z polskiej gospodarki. To jest zdjęcie, na którym są przedstawione wszystkie kwoty w poszczególnych miejscach. Najwięcej wyparowałoby z województwa mazowieckiego. To właśnie dzięki pszczołom i ich pracy zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności. Dzięki temu, że jest ich tak dużo i że są tak różnorodne, mogą zapylać całą masę roślin i działać w różnych warunkach. Wczesną wiosną cała armia pszczół rusza do pracy, zapyla kwitnące sady, łany rzepaku i większość roślin będących surowcem do produkcji żywności. Według szacunków w naszej szerokości geograficznej rośliny owadopylne stanowią około 78% gatunków.
Bez pszczół wiele gatunków roślin nie mogłoby się rozwijać lub ich uprawy dawałyby niewielkie plony. Pszczoły są bardzo ważne w naszym życiu. Zobaczcie porównanie, jak wyglądałby świat bez pszczół i z nimi. Po prawej stronie jest świat z pszczołami, a po lewej bez. Jednym z największych naturalnych wrogów pszczół są szerszenie. Potrafią atakować całą gromadę siedliska tych owadów, niszcząc gniazdo i zjadając larwy. Początkowo wysyłają zwiadowcę, który ma za zadanie zlokalizować gniazdo. Pszczoły potrafią jednak bronić się przed tymi drapieżcami. Otaczają szerszenia, który przybywa z kolonii, tworząc zwartą kulę. Napastnik znajduje się w środku po 10 minutach ginie. Na skutek przegrzania, ponieważ maksymalna temperatura, jaką może wytrzymać, to 46 stopni Celsjusza. Natomiast pszczoła przetrzymuje ponad 47 stopni Celsjusza. Pszczoła osa trzmiel szerszeń. Pszczoła miodna. Długość ciała to od 1,3 cm do 1,5 cm. Królowa ma około 2 cm. Duże haczyki narządne nie pozwalają owadowi wyciągnąć go z ciała człowieka. Odlatując, rozrywa swój odwód i ginie. Życie zdrowego człowieka może być zagrożone przy około 500 urządzeniach. Pamiętajmy jednak, że pszczoły nie atakują bez powodu. Tutaj są różne gatunki pszczoły. Szerszeń. Długość ciała dochodzi do około 3,5 cm. Długie żądło głębiej penetruje, stąd boleśniejsze skutki użądlenia. Brak haczyków sprawia, że owad nie ginie po ataku i może podobnie żądlić. Życie zdrowego człowieka może być zagrożone przy około 40 użądleniach. Szerszeni nie są agresywne, nie drażnione, nie atakują ludzi. Zwykle ich unikają. Tu jest zdjęcie szerszenia. Osa. Długość ciała od 1 cm u robotnic do 1,8 cm u królowej. Żądło bez haczyków. Owad może żądlić kilkukrotnie. Osy nie atakują bez powodu, bywają ciekawskie i lubią podlatywać do ludzi. Tu jest zdjęcie osy. Długość ciała około 1,1 cm. U robotnic 1,7 cm u królowych. Długie, proste żądło nie posiada ząbków, iż i na szczęście owad może wyciągnąć je z rany, nie uszkadzając odwłoku. Trzmiela jest mniej toksyczna od jak pszczoły. Trzmiele są owadami ogonnymi, atakują tylko w obronie. To jest zdjęcie trzmiela, potocznie nazywa się go bąkiem. Pszczoły w swoim ogrodzie mam od 4 lat. Pomagam tacie w prowadzeniu naszej pasieki pszczelej. W naszej pasiece jest 7 uli. Gdy z tatą wychodzimy do pszczół, musimy się odpowiednio ubrać, żeby nas nie pogryzły. Przywiozłem ze sobą strój pszczelarza, żeby wam pokazać. To jest ten biały podstawowy strój. Wczesną wiosną razem z tatą siejemy facelię lub grykę, żeby pszczoły miały gdzie zbierać nektar i pyłek. Tu jest pszczoła podlatująca do faceli. W wakacje dokonujemy pierwszego zbioru miodu. Bardzo często jest to miód akacjowy lub faceliowy. Wtedy z tatą wirujemy ramki z miodem. Teraz zadam wam kilka pytań. Ile istnieje gatunków pszczół? 20 tysięcy. Dobrze.
znajduje się pszczół w jednym roju? Od 20 do 50 tysięcy, ale może ich też być więcej. No to dokładnie od 30, ale dobrze. Jak porozumiewają się pszczoły? Tu są dwie odpowiedzi poprawne. No są feromony. I teraz kto zna drugi sposób? Za pomocą tańca pszczoły. Dobrze. Od ilu lat pszczoły wytwarzają miód? Nie wiem, co się. 150. Jakiego koloru nie rozróżniają pszczoły? Nie rozróżniają czerwonego. Ile skrzydeł ma pszczoła? Cztery. Młode pszczoły to inaczej? Trudnie. Nie. Ja. Czerwie. Jaką największą prędkość może osiągnąć pszczoła? Pszczoła może osiągnąć 24 km na godzinę. Ile razy skrzydła pszczoły uderzają na minutę? Jedenaście przecinek 400 tysięcy chyba na minutę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Bardzo dziękujemy naszemu młodemu naukowcowi, Wiktor, za odwagę i super przygotowanie dla ciebie. Ostrzegam, bo bardzo ciężkie prezenty od naszych partnerów. Dziękuję ci jeszcze raz bardzo mocno. Jeszcze raz dziękuję.